Minęła już chwila do rozpoczęcia ostatniej aktualizacji, w związku też i z czym ceny właśnie skinów wydanych przy tej okazji trochę się już ustabilizowały. Z tego powodu mam przyjemność zaprezentować 10 najdroższych skinów operacji Broken Funk. Lecimy. Na samym końcu mamy coś, z czego da się zrobić jeden z najdroższych skinów w dniu dzisiejszym. Chyba domyślasz się, o co chodzi, nie? Tak czy siak, to 10 najdroższym skinem jest ten oto USP. Może on kosztować nawet 156 euro, także niczego sobie. Mi osobiście kompletnie on nie siada, ale rozumiem jego cenę. No cóż, w końcu to, co się da z niego zrobić, jest naprawdę niczego sobie. Plus jest on dość mocno limitowany i w końcu jest różowy, nie? Także no, musi swoje kosztować. Przedostatnie miejsce należy do jednej z najładniejszych, nie w ogóle najładniejszej M4 obecnie w grze, a mianowicie Blue Phosphor. Kosztuje mniej więcej podobnie jak poprzednik, a mianowicie 160 euro. By the way, trochę o niej ostatnio mówiłem, także jeszcze nie słyszałeś, jak sobie blokować case hardeneda, to wbijaj koniecznie. Później mamy trochę zdziwko, bo uwaga, Mag 10. Serio, to kosztuje nawet 276 euro? Kto tyle da za taką broń? No cóż, może są jacyś fani drwala, którzy zapłacą tyle za Maka. Później mamy snajperkę i to nie byle jaką, która kosztuje prawie że 300 euro. Silk Tiger kojarzy mi się tylko i wyłącznie z pewnym enchantem z Minecrafta, ale to chyba nie świadczy o mnie zbyt dobrze. 3 days later. Środkowe miejsce zajmuje zdecydowanie najbardziej skillowa broń, a mianowicie P90. Run and Hide może kosztować nawet 337 euro. Swoją drogą jest to obecnie drugie najdroższe pinent, jeżeli zgadniesz to najdroższe, to przypnę ci serce na dole w komentarzu. Prawie nam po dniu mamy pierwszego, ale na pewno nie ostatniego w dniu dzisiejszym kałacha. Jest nim Pantera Onka alias Jaguar na stajdach. Tak czy siak może to kosztować nawet 550 euro, także kupa siana i muszę przyznać, ten skin całkowicie się broni. Naprawdę wygląda całkowicie spoko. Także co, 1 000 000 łapek pod tym filmem i go kupię, okej? 1 000 000 łapek, kupuję go. A 2 000 000 rozdaję go widzom. Umowa stoi? M4-1S Prince Dream. Jego cena jest mocno wybustowana przez StatTrak, ale no okej, w końcu jest jednym z najdroższych, więc znajdziesz też w tym zestawieniu. 610 euro, tyle dokładnie trzeba dać za tą broń w stanie faktoryniu w StatTraku. No cóż, można się teraz tylko i wyłącznie zastanawiać, co by było, gdyby te skiny w kolekcji również mogły mieć StatTrak. Wtedy w dniu dzisiejszym mówilibyśmy tylko chyba i wyłącznie o skinach, których to wartość jest 4 albo 5-cyfrowa. Uwaga, brązowy medal dla M4-1S Welcome to the Jungle o wartości 730 euro. Jest on najrzadszy skin kolekcji N7, w związku też i z czym jego cena nie powinna w ogóle dziwić. Przykład jest naprawdę kozacka, jeszcze nie trzymałem w rękach, ale mam wrażenie, że może być ciekawa. Na drugim miejscu mam broń, którą mogłeś się spodziewać, że zajmie w dniu dzisiejszym najwyższą lokatę, a mianowicie AWP Fate. W stanie faktoryniu jest ona warta prawie że 5000, bo 1480 euro. Możesz pokusić o stwierdzenie, że ten skin jest taką małą wizytówką obecnie trwającej operacji, gdyż chyba to on właśnie wywarł takie największe wrażenie. Dużo się nie mówi, jest naprawdę ładny, dość limitowany, w związku też jest czym jego cena mnie kompletnie nie dziwi. Panie i panowie, przed wami najdroższe piksele tej operacji, a mianowicie AK-47 X-Ray za 1550 euro. Jak się okazuje, to właśnie za tą broń najwięcej muszą bulić kolekcjonerzy. Trochę się tego nie spodziewałem. Jak pierwszy raz go zobaczyłem, to myślę, że w dniu dzisiejszym obstawiam takie trzecie, czwarte miejsce. No ale okej, bez wątpienia są ciekawy, trudny do trafienia, no i jeszcze do niedługo go w ogóle nie będzie dało trafić, co dodatkowo jeszcze podwyższa cenę. Jak może zauważyłeś, a może nie, w tym filmie totalnie zabrakło rękawic i było tak nie bez powodu. Najzwyczajniej w świecie te ceny są bardzo niestabilne. Minęły ponad 3 tygodnie, w związku też z tym niektóre zostały wydropione raz albo dwa, nie wydropione, tylko sprzedane raz albo dwa. A niektórych skinów w niektórych jakościach jeszcze nawet nie widzieliśmy na rynku, w związku też z tym ciężko określić ich wartość. Również warto podkreślić, że wtedy te rękawice chyba zawojowałyby całe zestawienie, no może zostawiając tam jakieś kilka, może 3, może 4 miejsca. A tak jak mówiłem, obecnie ich cena wywołana jest tylko i wyłącznie tym, że jeszcze nikt ich nie trafił, przez co też są bardzo drogie. Nic więcej do dodania nie mam, w związku też jeszcze wielkie dzięki za oglądanie. Zostaw łapę w górę, subuj kanał, wbijanie TikToka i trzymaj się piona.